Cześć! Dzisiaj chciałam Ci powiedzieć i zdradzić moją tajemnicę, jak robić super ostre zdjęcia za każdym razem, każdym aparatem. Ja w swojej fotografii używam bardzo wielu aparatów, różnego sprzętu. Robię zdjęcia telefonem komórkowym, aparatami kompaktowymi, lusterkowymi, bezlusterkowymi, aparatem kompaktowym. Bardzo często też robię w podróży, tak samo jak i telefonem komórkowym. Używam również obiektywów i kitowych, ale również obiektywów takich bardzo drogich, z bardzo jasnym światłem, jak i 1-2, zarówno Canona, Nikona, jak i Pentaxa i Sony. Więc dzisiaj zdradzę Ci tajemnicę, jak zrobić super ostre zdjęcia za każdym razem, bo zawsze używam tego systemu, tej techniki, jak robię zdjęcia, bez względu na to, czy robię zdjęcia aparatem kompaktowym, lusterkowym, czy bezlusterkowcem. Jeśli masz ochotę robić super ostre zdjęcia za każdym razem, to ten film jest dla Ciebie. I dla Ciebie tak samo, nie ma znaczenia, czy robisz zdjęcia aparatem kompaktowym, czy telefonem komórkowym, czy lustrzanką, czy aparatem bezlusterkowym. Jeśli chcesz robić super proste zdjęcia, to zdecydowanie poznaj ten system, a Twoje zdjęcia już zawsze będą super hiper ostre. Za każdym razem, kiedy podchodzę do jakiegoś zdjęcia i chcę zrobić jakieś fajne zdjęcie, to ostrość jest naprawdę bardzo ważna. Kompozycja też, ekspozycja też, ale jak zdjęcie będzie nieostre, a kompozycja i ekspozycja będzie fajna, no to nic z tego zdjęcia nie będzie, więc ostrość jest naprawdę numer jeden. I żeby zdjęcie było ostre, posługuję się 5 punktami. Mam system, gdzie mam 5 elementów, które zawsze sprawdzam, czy są i zawsze nimi podążam, żeby były poprawne. Przejdźmy do najważniejszego, pierwszego punktu. Aby zdjęcie było ostre, musisz zwracać uwagę na czas naświetlania. Czas naświetlania jest to, jak szybko ta migawka zostanie otwarta i zamknięta, jak szybko zostanie zdjęcie zrobione, ponieważ jest to naprawdę kluczowe numer jeden, żeby zdjęcie było ostre. Jak będzie Ci dziecko biegło albo skakało na trampolinie, a zrobisz zdjęcie z czasem naświetlania, na przykład 1 sekunda, to zdjęcie zdecydowanie nie będzie ostre. Dziecko będzie rozmazane, no i prawdopodobnie całe zdjęcie też będzie poruszone, ponieważ no, nie utrzymasz prawdopodobnie przez 1 sekundę mocno, stabilnie swojego aparatu. Wydaje Ci się, że tak, ale jest to dość trudne. Musisz mieć super, hiper stabilny uchwyt i dobry, że wiedzieć, jak trzymać swój aparat, żeby przez 1 sekundę zrobić super, hiper ostre zdjęcie z ręki. Więc pamiętaj o poprawnym czasie naświetlania, żeby był odpowiednio krótki do sytuacji. Jak będziemy robili tutaj na przykład fale na plaży, no to też ważne, żeby ten czas naświetlania był super krótki. Jak chcemy zamrozić oczywiście ruch, jak chcemy go tak rozmyć te fale, żeby były jak mleko, no to oczywiście pojedziemy sobie z długim czasem naświetlania, ale jak chcemy, żeby było wszystko ostre, to koniecznie zwracaj uwagę na krótki czas naświetlania. Jak krótki czas naświetlania i jak to ustalić? No właśnie, wszystko zależy, jak obiekt się porusza. Inny będzie czas naświetlania, jak obiekt porusza się do Ciebie albo od Ciebie, a inny będzie, jak porusza się w prawo czy w lewo, no i też jak szybko się porusza. Od tego będzie uzależniony właśnie Twój czas naświetlania. I tak przykładowo, ja na przykład dzieci, biegające dzieci na sesjach, jak fotografuję na wsi dzieci, no to fotografuję minimum na 1:250, poniżej nie schodzę, ponieważ dzieci są ruchliwe, biegają, nawet jak nie biegają, to te rączki, wszystko się rusza dość szybko, więc żeby zachować super, hiper dobrą ostrość na zdjęciu, muszę zapewnić sobie bardzo krótki czas naświetlania. To jest zdecydowanie podstawa. Krótki czas naświetlania i czas naświetlania jest również uzależniony od Twojego obiektywu, więc im masz dłuższy obiektyw, tym Twój czas naświetlania powinien być krótszy, żeby Twoje zdjęcie było ostre, jak trzymasz aparat w ręku i nie masz aparatu na statywie. I tak na przykład, jak masz aparat z obiektywem 70 mm, to Twój czas naświetlania nie powinien być dłuższy niż 1/70 sekundy. Jak masz obiektyw 200 mm, to Twój czas naświetlania nie powinien być dłuższy niż 1/200 sekundy. Więc to jest bardzo ważne, zwracaj uwagę na czas naświetlania. Punkt pierwszy jest bardzo ważny, poprawny,
krótki, odpowiedni czas naświetlania. To jest numer jeden, kiedy widzę właśnie, jak zdjęcia moich studentów są nieostre. Za długie czasy naświetlania, jak robisz na przykład z ręki, albo niedostosowanie się do ofotografowanego obiektu, czyli pierwsza ostrość, odpowiedni czas naświetlania musi być dostosowany do tego, czy utrzymasz ostro, mocno aparat w ręku z obiektywem i zdjęcie będzie całe ostre, a drugie, czy dostosujesz odpowiednio ten czas naświetlania do ruchu, do poruszającego się obiektu. To jest też mega ważne. No i tym sposobem przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi to jest głębia ostrości. Głębia ostrości to przysłona. Przysłoną możemy właśnie regulować głębię ostrości. O głębi ostrości, czasie naświetlania, wszystkich tych punktach bardzo dokładnie opowiadam na moim kursie fotograficznym, ale głębia ostrości decyduje Ci właśnie, ile będziesz miał ostro na tym zdjęciu i jak będzie to bardzo ostre, no i gdzie ta też ostrość będzie. Jeśli ustawisz odpowiednio głębię ostrości, jak chcesz mieć wszystko ostre i ustawisz na przykład na dużą wartość przysłony, czyli mały otwór w obiektywie, no to wtedy będzie zdjęcie ostre, zachowując oczywiście punkt pierwszy. Pamiętamy o czasie naświetlania, czyli jak mamy odpowiednią przysłonę, chcę mieć wszystko ostre, robimy krajobraz, to duża wartość przysłony, mały otwór w obiektywie. Jeśli chcemy mieć małą głębię ostrości, na przykład robimy właśnie portret, tylko portret, buzię, typowe zdjęcie. Z tyłu mamy coś niefajnego, niepotrzebne nam, będzie tylko rozpraszało widza, no to będziemy chcieli rozmyć to tło, no i wtedy zastosujemy małą wartość przysłony, czyli duży otwór przysłony w obiektywie, wtedy będziemy mieli rozmazane tło. Więc to jest bardzo ważny drugi punkt, czyli mamy już ostrości, decyduje czas naświetlania oraz przysłona. No i przechodzimy do punktu trzeciego, gdzie ustawić tę ostrość. No i najważniejsze to jest właśnie ustawić, pomyśleć sobie najpierw, co jest najważniejsze na tym zdjęciu, co jest tematem głównym na tym zdjęciu. Jeśli robisz portret, jest to dość ważne i jasne. Przynajmniej tak by się wydawało, że jest dość jasne, ale często widzę drobne błędy u moich studentów. Bo na przykład jak robimy portret i jesteśmy ustawieni tak, to gdzie ustawisz ostrość? Mamy dużo elementów, gdzie możesz ustawić ostrość. Na brodę, na nos, na oko, na czapkę, na bark. Te elementy tutaj już są w innej odległości. Mój prawy bark jest w innej odległości do obiektywu niż mój lewy bark. I to jak ustawimy bardzo małą wartość przysłony, no to może być to już znacząca różnica i może być zdjęcie nieostre, niepoprawnie ostre. Więc jak robimy portrety, to ustawiajmy ostrość na oko, które jest bliższe obiektywowi, tak? Czyli jak ja patrzę w tym momencie w tamtą stronę, to moje prawe oczko jest bliżej obiektywu i na to oko bym ustawiała ostrość, jakbym robiła taki portret. Natomiast jak robimy sobie krajobraz i mamy na przykład właśnie piękne morze, plaże i na przykład widzimy latarnię, to trzeba pomyśleć, co tutaj jest głównym obiektem na tym zdjęciu, co tu jest podstawą, kto tu gra pierwsze skrzypce. No w tym wypadku prawdopodobnie latarnia. To gdzie ustawimy tą ostrość? No prawdopodobnie na tą latarnię, więc zadaj sobie zawsze pytanie, co jest przedmiotem głównym, co jest tutaj modelem, nawet jest to przedmiot może być, nie musi to być osoba, ale co jest tutaj przedmiotem głównym na tym zdjęciu, co jest najważniejsze i na to ustawiamy ostrość. Potem oczywiście te reguły możesz łamać, możesz to zmieniać, nie mam problemu, ale najpierw polecam Ci poznać te reguły, a potem je łamać. Przez te wszystkie techniki bardzo dokładnie przechodzimy na moim kursie, omawiamy zdjęcia, no i przenosimy naszą fotografię na jeszcze wyższy poziom. Więc jak masz ochotę dowiedzieć się więcej, link znajdziesz poniżej oraz w pierwszym komentarzu. No i tym sposobem przechodzimy do punktu czwartego. Punkt czwarty nie jest już związany z taką techniczną sprawą, tak jak nasze pierwsze trzy, czyli czas naświetlania, przysłona i gdzie ustawić ostrość, jest związane stricte z taką funkcją techniczną w aparacie, jak to ustawić, gdzie ustawić. Punkt czwarty nie jest już związany tak bardzo z funkcją tą techniczną w aparacie, ale trzeba zdecydować, pomyśleć właśnie, czy ten obiekt się porusza, czy nie. To jest pytanie, które sobie zadaję w pierwszej kolejności. Ponieważ jest związane to też właśnie z naszym pierwszym punktem, czasem naświetlania. Zadaj sobie pytanie, czy obiekt się porusza, czy nie. Jak fotografujemy latarnię, no to się pewnie latarnia nie porusza.
Ale jak będzie ci już biegało dziecko i chcesz to dziecko uchwycić, żeby też było ostre, no to już raczej się porusza i trzeba zastosować odpowiednio krótki czas naświetlania. Więc pierwsze pytanie, porusza się czy się nie porusza? Jak się nie porusza, no to wtedy musimy tylko ustawić odpowiedni czas naświetlania tak, żeby zdjęcie robione z ręki było ostre. Czyli żeby nie zrobić zdjęcia na za długim czasie naświetlania, trzymając aparat w ręku, bo wtedy zdjęcie będzie nieostre. Jak mamy na statywie, to spokojnie możemy szaleć i się bawić i robić zdjęcia na długich czasach naświetlania. Jednak, natomiast jak mamy do zrobienia zdjęcie, gdzie obiekt nasz się porusza, na przykład biegnie piesek, biegnie dziecko, dziecko skacze na trampolinie, cokolwiek, samochód jedzie, motor jedzie, woda płynie i chcesz zamrozić ruch, chcesz, żeby wszystko było ostre, no to musisz ustawić odpowiednio krótki czas naświetlania i to jest kluczowe. Czyli wtedy musisz zwrócić uwagę na dwie rzeczy, na to, żeby zrobić zdjęcie, całe zdjęcie ostro, jak trzymasz aparat w ręku. No i druga rzecz oczywiście, żeby ten obiekt poruszający się był ostry, ponieważ inny czas będzie naświetlania, jak będzie ci boba zbiegał, a inny czas naświetlania będziesz robić, jak będzie ci samochód albo jakiś motor, będziesz robić sesję motocyklową, będzie motor ci szybko śmigał. Wtedy będzie trzeba ustawić inny czas naświetlania. No i tym sposobem przejdziemy już do naszego ostatniego punktu, punktu piątego w naszym systemie, który sprawi, że twoje zdjęcia będą super, hiper ostre za każdym razem, wszystko jedno, jakim aparatem robisz zdjęcie. Punkt piąty mówi o tym, musimy zdecydować, czy chcemy, żeby było wszystko ostre, czy tylko coś ostre. Bo mamy bardzo różne techniki do fotografowania i bardzo różne narzędzia do fotografowania i to może przenieść twoją fotografię zdecydowanie na kolejny poziom, jak tylko je poznasz, te triki i techniki fotograficzne. Na przykład jest taka technika jak panoramowanie, tak? Czyli podążamy za poruszającym się obiektem i go fotografujemy na odpowiednim czasie naświetlania i to sprawi, że poruszający się obiekt będzie ostry, ale to, co będzie z tyłu, będzie nieostre. Czyli na przykład jak z tyłu mamy fajne neony, fajne światełka, to one będą takie rozmazane, a poruszający się obiekt, na przykład rowerzysta czy dziecko na deskorolce, będzie fajnie ostre. I to jest super decyzja. Wtedy nasza jest decyzja, co chcemy, żeby było ostre. Więc my musimy podjąć taką decyzję i zdecydować, jak chcemy wykreować to zdjęcie i jak to ma być, jaki ma być odbiór tego zdjęcia, jaką historię chcemy przedstawić, czy na tym zdjęciu ma być pokazany super hiper ruch, czy może nie ruch, czy może tak właśnie coś powolnego, bo przez to właśnie możemy pokazać widzowi, wprowadzić widza super w naszą sytuację i pokazać mu, jak duży jest ten ruch i to zdecydowanie możemy właśnie wykreować przez czas naświetlania i tą ostrość, pokazywanie zdecydowanie, co ma być ostre, a co ma być nieostre. Drugi przykład może być taki, że chcemy, żeby było wszystko ostre, czyli na przykład fotografujemy krajobraz. Jesteśmy w górach, mamy z przodu piękne jeziorko i z tyłu są nasze piękne góry i chcemy, żeby było wszystko ostre, więc też decydujemy, co ma być ostre i też gdzie ustawić tą naszą ostrość. Decydujemy, że ma być, jak ma być wszystko ostre, no to ustawiamy odpowiednią przysłonę, odpowiedni czas naświetlania, jak jest już późno i ciemno, to przyda się statyw, no i robimy zdjęcie. Ten system pomoże ci robić super hiperostre zdjęcia bez względu na to, jakim aparatem fotografujesz, czy aparatem kompaktowym, czy telefonem komórkowym, czy lustrzanką, czy bezlusterkowcem. Ten system pomoże ci robić jeszcze lepsze zdjęcia, będą one ostre za każdym razem i jak przejdziesz przez ten system 5 kroków, to zapewnisz sobie ostre zdjęcia za każdym razem. Jeśli ten film miał dla ciebie jakąkolwiek wartość, to daj mi proszę fajnego lajka i kliknij subskrypcja, a my widzimy się już w kolejnym wideo. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o fotografii, zgłębić swoją fotografię i przynieść swoją fotografię na jeszcze kolejny, wyższy poziom, to zapraszam cię do linku poniżej. Tam znajdziesz informacje o moim super, hiper kursie fotograficznym, który cieszy się niesamowitą popularnością i ma niesamowite, super fajne recenzje. Więc jeśli tylko chcesz przenieść swoją fotografię na jeszcze wyższy poziom, to zapraszam cię bardzo serdecznie. Widzimy się już na kolejnej stronie. Pa, pa!